21 czerwca w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach odbyła się pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej, którą tworzy 18 osób z zespołu szkół ponadpodstawowych i zespołu szkół specjalnych. Radni otrzymali z rąk burmistrza gminy i miasta Czerwionki-Leszczyn Wiesława Janiszewskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej Bernarda Strzody i sekretarz gminy i miasta Justyny Dążoł zaświadczenie o wyborze oraz gratulacje i życzenie owocnej pracy. Samorząd Czerwionki-Leszczyn wraca znowu do tradycji powoływania Młodzieżowej Rady funkcjonującej przy Radzie Miejskiej. Takie wydarzenie, czy taka Rada Młodzieżowa funkcjonowała już w naszej samorządzie w 2002-2004 roku bodajże. Po pierwszej kadencji w jakiś sposób nie udało się tego kontynuować. Młodzież nie do końca się garnęła do funkcjonowania w takich strukturach. Niemniej na początku tej kadencji, kadencji Rady Miejskiej 2018-2023, zrodził się wniosek w Radzie Miejskiej, aby odtworzyć właśnie Radę Młodzieżową. Cieszymy się. Nie ukrywam, że głos młodych to głos potrzebny, jeśli chodzi o funkcjonowanie samorządu. Dobrze jest słuchać tych, którzy wchodzą w dorosłe życie i mają swoje określone problemy, z którymi być może będą się dzielić także z nami, z osobami, które dzisiaj decydują o losach małej ojczyzny, jeśli chodzi o funkcjonowanie gminy miasta Czerwionka-Leszczyny. Myślę, że po prostu chciałam poznać, jak tu wygląda i chciałam też pomóc naszej młodzieży, żeby miały jakąś wpływ mieli nasza młodzież. Zdecydowałam się, no bo fajnie jest coś zrobić dobrego dla młodzieży ogólnie tutaj i super być takim jakby głosem po prostu wszystkich. Chciałabym właśnie działać w społeczeństwie, żeby tutaj lepiej dało się, nasze społeczeństwo mogło działać i żebyśmy mieli swoje głosy. 17 czerwca odbyła się 14. edycja Industriady, święta szlaku zabytków techniki, czyli prawdziwa gratka dla fanów industrialnych wrażeń. Motywem przewodnim tegorocznej edycji było hasło Sztuka Przemysłu. Cieszymy się. Po raz 14 organizowana Industriada, święto zabytków techniki. Po raz kolejny gości u nas na zabytkowym osiedlu patronackim, na naszych familokach. Cieszymy się, że możemy pokazać naszą perełkę. Cieszymy się także, że należymy do takiego ekskluzywnego grona właśnie miast, które na tym szlaku się znalazły. To impreza dla tych wszystkich, którzy ten szlak zabytków techniki chcą zobaczyć. W tym konkretnym przypadku chodzi tutaj o dzieło architektoniczne. Ale myślę, że mamy co pokazywać. Nasze familoki są wyjątkowe, są najpiękniejsze, są urokliwe. Industriada w ogóle to jest jeden wielki festiwal przemysłowy, poprzemysłowych zabytków, warsztatów, koncertów, a więc również tutaj na Industriadzie czekają nas fantastyczne koncerty. Takich eventów w całym województwie, bo patrzę na to z punktu widzenia radnego sejmiku, to jest prawie 450. Odbywa się Industriada w 26 gminach i w 48 miejscach, więc no cieszymy się, że co roku dochodzą nam nowe obiekty. 14 czerwca w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym miało miejsce oficjalne świętowanie jubileuszu dziesięciolecia istnienia i działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Czerwionce-Leszczynach. W tym roku żeśmy mieli 300 członków. No to po pandemii, bo jak żeśmy przeszli pandemię, to trochę nam tam ubyło tego, czyli jest to liczba spora. A w sumie przewinęło się przez nasz uniwersytet ponad 900 osób. No ten rozkład zajęć, czy w ogóle zajęć mamy bardzo dużo. Bo wszystkie zajęcia ruchowe praktycznie, jakie są możliwe, yoga, pilates, akwaerobik, aerobik suchy. Wprowadziliśmy takie zajęcia zdrowy kręgosłup, które cieszą się bardzo dużym wzięciem, ale są prowadzone przez specjalistów, bo tutaj to wiadomo jest praca z kręgosłupem.
oprócz tego lektoraty języków, bo słuchacze przychodzą i mówią, że najczęściej jak są w takiej trudnej sytuacji życiowej, że idą na uniwersytet, bo chcą się spotykać z ludźmi, ta komunikacja międzyludzka jest bardzo ważna, a w domu chodzą od okna do okna, nie wiadomo, co mają robić. No i to cieszy, nie? Wycieczki, imprezy, no także myśmy zwiedzili całą Europę. W Czerwionce Leszczynach 10 czerwca odbyła się 19. edycja koncertu Arande Rock. Tegoroczna edycja festiwalu Arande Rock to 19. Udało nam się dzięki wsparciu gminy miasta Czerwionka Leszczyny, w której się mieścimy, w której Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce, czyli my jako organizator funkcjonujemy, a zaprosiliśmy TSA, Proletariat, Pijama Porno, Łydka Grubasa oraz zespół Betel. Nasz festiwal od 19 lat jednak stał się takim stałym punktem programu na rockowej mapie Polski, bo to głównie fani muzyki rockowej tutaj przybywają i już dzisiaj rozmawiałem między innymi z ekipą, która przyjechała spod Radomia, przyjechała kamperem na, specjalnie na nasz festiwal, także no, są ludzie z daleka, z innych okolic nie jestem w stanie wymienić, ale w systemie biletowym, w którym sprzedajemy bilety, widzimy kody pocztowe i jesteśmy w stanie sprawdzić. To są ludzie z całego Śląska i dalej. To nas nakręca właśnie. Im więcej ludzi jest pod sceną, im więcej ludzi przychodzi na nasze koncerty, tym bardziej no, nakręca nas do tego, żeby robić dobry koncert. No. To jest taki związek energetyczny, bo my z siebie na scenie dajemy wszystko, a jeżeli tym rozpalamy publikę do białości, to ta energia do nas wraca i jeszcze bardziej nas nakręca. Na początku czerwca w Czerwionce Leszczynach odbyło się wydarzenie Drużyna Energii, czyli przedsięwzięcie mające na celu zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywności fizycznej. Ambasadorzy akcji przeprowadzili wyjątkową lekcję WF-u dla szkoły podstawowej w Stanowicach, która zakwalifikowała się do wielkiego finału akcji. Wyjątkowe wydarzenie, rzeczywiście to jest cykl, który trwa już od przynajmniej w naszych warunkach od 2 lat. W ubiegłym roku tak się składa, że też drużyna uczestniczyła w finale w tej imprezy w Gdańsku. No i w tym roku po raz drugi, można powiedzieć, jest już w tym szerokim, czy w tym wąskim finale i będzie uczestniczyła także w zawodach w Gdańsku. Spośród ponad 190 szkół, nasza szkoła, szkoła z gminy Czerwionka Leszczyny, szkoła w Stanowicach, no, zwyciężyła, jest zwycięska. Dużo fajnej zabawy, przede wszystkim aktywnie. Nie będziemy dużo mówić, chociaż oczywiście najważniejsze idee drużyny energii będziemy chcieli przekazać. Ja się w ogóle cieszę, że tak, przebrani w stroje sportowe są tutaj, że wykonali ćwiczenia, żeby znaleźć się w ogóle w tym miejscu, że drużyna energii przyjechała tutaj do nich. IC, przed nimi jeszcze finał w Gdańsku, co też jest kapitalną przygodą, gdzieś wyrwać się, rywalizować się z innymi szkołami i wszystko oczywiście w duchu sportowym. Być może spośród tych dzieci będziemy mieli mistrza olimpijskiego, mistrza świata. Być może właśnie ta przygoda ze sportem na tyle zaszczepi w nich tę miłość, że będziemy mieli medalistów. Ale gdyby nie uczniowie, to tego by po prostu nie było. No, tu nie ma w ogóle o czym mówić. My mamy taki narybek, mamy takie dzieci, mamy takie grono pedagogiczne, mamy takich rodziców i oni nas wspierają, oni się cieszą. To jest po prostu mega. No i dzieciom, co się nie mówi, to te dzieci po prostu robią. Dzieci cały czas ćwiczą, tak? Nie mamy osób, które są zwolnione z WF-u na przykład. Tak, no, emocje są niesamowite, tak? Po ubiegłorocznym finale wydawało nam się, że no nie da rady, a jednak dało, finał był, więc oczekiwania są, walczymy do końca. W tamtym roku było bardzo fajnie, na tym finale drużyny energii poznaliśmy fajnych sportowców, reprezentantów Polski, przybiliśmy piątki, no i z nimi się zapoznaliśmy i porozmawialiśmy. Rok temu tak nie spodziewaliśmy się tego wszystkiego, no to teraz jak wychodzimy, no to myślę, że już wiemy co jest i jakby może nas to zaskoczyć, co na przykład może być nowego, ale myślę, że jeśli się postaramy, to znowu mamy szansę wygrać.
Przy przedszkolu w Bełku powstał nowy ogródek warzywny. Jest to nagroda za wygraną w konkursie Ogródki ze smakiem, w którym wzięła udział placówka. Dzisiaj przyjechałam tutaj z firmy Electrolux. Dzieci wygrały konkurs, w przedszkole wygrało konkurs i robimy ogród warzywny na zewnątrz przedszkolu. A teraz prowadzę warsztaty z dziećmi edukacyjne na temat ogrodnictwa i w ogóle na czym polega ogrodnictwo, jak ważne są warzywa w naszym życiu, jak ważne jest to, co jemy i jak ważna jest edukacja żywieniowa dzieci. Dzieci będą sadzić warzywa, zioła w swoim ogrodzie, który tutaj powstaje. Prowadzę teraz warsztaty, także dzieci uczą się, jak sadzić rośliny, jak je pielęgnować, jak je utrzymywać w swoich ogrodach, jak ważne jest to, żeby mieć ogród warzywny przy swoim domu, nawet na małym balkonie w swojej małej doniczce hodować szczypiorek. Należało zgłosić przedszkole, opisać dokładnie, na co byśmy wykorzystali ten ogródek. Przesłaliśmy zdjęcia, no i wtedy rozpoczęło się głosowanie. Codziennie trzeba było oddawać głosy na przedszkole. Ten ogródek będzie dzisiaj tworzony. My własnymi siłami też próbowaliśmy, bo cały czas promujemy ekologię i wiemy, że dzieci trzeba od małego uczyć, ale to naprawdę nam pozwoli na zorganizowanie zajęć, przede wszystkim na podwórku i myślę, że jak dzieci teraz od małego nauczą się, to później będą tą wiedzę wykorzystywały.